tego stronnictwa naboraczej, czy będziemy od razu odbijać? No nie wiem, możemy tam wejść na chwilę, nie? Zobaczymy jak tam. To nie jest daleko, bo tam jest przecież kawałeczek tylko, nie? A już tam wiesz. Ale tu w Żabnicy fajnie, bo powiem ci szybciutko, nie musisz przejeżdżać tych wszystkich wsi do końca. Już, spokojnie. Tu ładne widoczki są, podoba mi się. Dekalog robisz? Tak, robię dekalog. Elegancko. Margi, to się tam wszystko będzie nagrywać. To się będzie nagrywać, ale teraz dopiero. Teraz możesz powiedzieć, jaki Jarosław jest wspaniały. Dawaj, pójdzie na YouTube'a. Bo to się nagra. Mów głośno i wyraźnie prosto do mikrofonu. Kochamy cię, Jarku. Tam jakieś duże góry nawet w tyle widać, zobaczcie. Tam, nie? Dobrze, że was wziąłem. Bo byś nie wiedział, że to góry są. Śliczy. Marek, no to jest babia przecież. Babia, powiadasz. Mam drobne wątpliwości. Mamy na hale, no godzinkę, nie wiem, już to ci będzie idealnie, perfekcja. Bez patrzenia, hala Lipowska, do schroniska Gorzkiewa. Żółtym szlakiem. Ja nie wiem, czyśmy tu nie byli. Ja tutaj nie byłem. Też Beskidy są podobne do siebie, nie? Która jest godzina? Godzina jest, proszę pana, 1:16. To idźmy po tą jagodzianko. Dobra, wracamy. Może tu dowieźli, no. Nie, nie, tam jest. No trzeba jakiś steliczek ten. No, tu widać Tatry, nie? Tu są Tatry. To jak byliśmy kiedyś zimą wtedy z moim bratem, to tutaj te Tatry to zajebiście było widać, nie? Bo była taka, wiesz, mroźna pogoda, ale widoczność była świetna, nie? Tomek! To ta jest babia? Nie. Która? Tamta! A widzisz, co ja bym bez ciebie zrobił? Wyłożymy się do słoneczka? No, tu półtora roku temu leżeliśmy, nie? Jeszcze tam jest. Browarki, o tutaj latałem dronem nawet wtedy. Tak, tu latałem dronem. Powiem ci, że ilość schronisk jest potężna. No, to dzisiaj to jest jedno na drugim praktycznie. Ja się jeszcze nie zdążyłem rozgrzać. Ostatnie. Ja się jeszcze nie rozgrzałem, a już jesteśmy, nie? Tak, do słoneczka 15 minut. I już browar normalnie sprzedają, a nie kurde wiesz. Ze skrzyneczki pieniądze do słoika.
Dobra. Chłodno już. Ciepło już było. Ale wiecie, że to tu za chwilę będzie... Tu zejdziemy tylko tak, do lasu kawałek i już będzie okej, okay, nie? Będziemy się rozbierać, nie? Będziemy się rozbierać, tak. A widzisz moje mieszkanie? Tak. Ale twoich starych czy nasze? Ale ten... Marek, wziąłem cię na żart przecież, pamiętasz? No pamiętam, pamiętam. No. No oczywiście przy okazji czegoś. Nie wziął. Ja z wami nie jestem. Ale musiałem zapłacić, słuchaj. Ja Marka wszędzie brałem. Bo on jakieś płytki kupił czy coś, no i wiesz. Nie ma nic darmo. Tak. Pojechaliśmy sobie do Żywca wtedy. Cześć. Jakie widoczki? Byśmy nie mieli gdzieś zejść. Mieliśmy tak zygzakiem w dół to powinno iść. Ale tam nie ma czegoś? Zaraz popatrzymy na mapę. A potem jeszcze gdzieś tam jest zatem. No, zatem jest. Tego co kojarzę. Tu. Co, znowu szlak przegatyliśmy? Bardzo ładna brama. No jak wsparte te bariery. Teraz razem zbiegamy.